Zajęcia, w których mamy okazję uczestniczyć w procesie edukacyjnym, to nie tylko zajęcia dotyczące wykładów, konwersatoriów, ale także warsztaty. Realizujemy to w Katedrze Chemii i Biochemii Klinicznej, chociażby Uniwersytetu Medycznego, a tu w szczególnym przypadku z firmą GoWork Service, którego specjaliści wprowadzają nas w tajniki pracy i postrzegania rzeczywistości również przez osoby starsze, niesamodzielne. Mam okazję zobaczyć, w jaki sposób pracuje się z tak zwanym kostiumem starości, który młodemu człowiekowi ogranicza ruchy, ogranicza jego stawy, mobilność, słyszalność. Ten przykład pozwala nam zrozumieć, dlaczego osoby starsze potrzebują więcej czasu na to, żeby wysiąść z autobusu, dlaczego chcą siąść bliżej przy drzwiach. W ten sposób uczymy się na warsztatach na samych sobie, jak postrzega się codzienność w różnych etapach rozwojowych człowieka. To niewątpliwie przekłada się potem na lepsze efekty kształcenia, nie tylko wiedzy, ale również umiejętności i kompetencji społecznych, a na tym nam najbardziej zależy. Najgorsze było to, że miałam ograniczenie widzenia i praktycznie nic nie słyszałam. Straszne to było przeżycie, wszystko musiałam się domyślać, co kto mówi. I też było ograniczenie właśnie te ruchowe, tylko poprawienie włosów było dla mnie mega wyczynem. Ciekawe doświadczenie. Ciekawe, ręce drżały same, bez moich w ogóle. Niektórzy zastanawiali się, dlaczego tego typu warsztaty na pedagogice opiekuńczo-leczniczej, czy też pedagogice poradnictwa społecznego. No, przygotowujemy się w ten sposób, testując różne formy zajęć warsztatowych do tego, aby kolejny rok akademicki 2014-15 został nas przygotowany właśnie na otwarcie ścieżki poradnictwa społecznego z gerontologią społeczną. W ten sposób chcemy dostarczyć nowego spojrzenia właśnie z naszymi partnerami, z firmami, ze specjalistami na przygotowanie się do pracy ze środowiskiem osób po 50 roku życia, osób starszych, wymagających opieki, ale także tych, którzy chcą aktywnie działać. Stąd tego typu warsztaty, tego typu zajęcia, konwersatoria są nam potrzebne.